Witamy w This Week in WWE. W naszym programie przedstawimy najważniejsze wydarzenia z Raw, SmackDown i ECW. Ze studia Eurosportu witają się profesor Zapasów, Andrzej Supron i Paweł Borkowski. W zeszłym tygodniu na Raw HBK zmierzył się z niepokonanym Wladimirem Kozlowym, a stawką tej walki było miejsce w pojedynku z Undertakerem na 25. WrestleMania. Przenosimy się na ring Raw. Walka Wladimir Kozlow kontra HBK Shawn Michaels. Jak widzimy, w tym momencie przewaga po stronie moskiewskiego tłoka. No, zapowiadał się bardzo interesujący pojedynek z doświadczonego HBK z nową twarzą, zawodnikiem prezentującym trochę ciekawą, nietypową technikę dla wrestlerów, właśnie Kozlowem. No, Kozlow, co by nie powiedzieć, prezentuje no o wiele lepsze warunki fizyczne niż HBK. Jednak doświadczenie stoi po stronie HBK Shawna Michaelsa. Wiele lat, wiele WrestleMania, wiele innych gal pay-per-view. Wszystko, można powiedzieć, na plusie, z każdego wyciągnął no jakieś swoje doświadczenie. Swoje też doświadczenie. Tak, i w tej chwili z tym doświadczeniem musi się zmierzyć Wladimir Kozlow. HBK ma go przy linach. Irish Whip, łatwa kontra. Shawn Michaels pchnięty na liny i odbija się HBK. Widać było, że dosyć mądrze, bo bokiem wskoczył, ale było przyłożenie, było bardzo niebezpiecznie. Dwa razy przyłożył sędzia swoją rękę, ale to za mało. Jak wiemy, musi być trzy razy. I tutaj proszę, tu bardzo sprytnie chciał wskoczyć bokiem, ale odbił się jak od ściany Shawn Michaels. No i znowu teraz Kozlow próbuje swoich takich nieskomplikowanych, ale zarazem ciekawych rozwiązań technicznych. Teraz to ciska sędzia, oczywiście sprawdza, żeby nie było dłużej niż 5 sekund. Tak, starczy. No i w opałach jest Shawn Michaels. Wladimir Kozlow rozdaje karty w tej grze. Seria ciosów. Shawn Michaels już ledwo stoi na nogach i jeszcze wyniesienie. Wladimir Kozlow wsadza Shawna Michaelsa na trzecią linę w narożniku i zapowiada się potężny slam. Próbuje suples, widać, że zapiął do przedniego suplesu Kozlow, ale co zrobi Shawn Michaels? Trzyma się nogami, wie, że zawsze może zawsze przyblokować, a nie jest łatwo rzucić przez siebie zawodnika, który się trzyma nogami podłoża. Broni się jak może i jak na razie skutecznie, ponieważ Wladimir Kozlow puścił chwyt, już nie walczy o to, żeby rzucić Shawnem Michaelsem. Już w tej chwili raczej martwi się o to, żeby samemu nie uderzyć w ring, i właśnie to się dzieje. Shawn Michaels zyskuje sobie chwilę dla siebie, może w tej chwili z łatwością wykonać flying elbow i chyba właśnie to zamierza zrobić. Jest już na trzeciej linie, sędzia uważnie przygląda się sytuacji i flying elbow trafia Wladimira Kozlowa. A to oznacza tylko jedno: nadchodzący switch in music. Ale Wladimir Kozlow z pewnością doskonale o tym wie. Oj, oglądał wiele walk Shawna Michaelsa i wie, co w takiej sytuacji może mu grozić. Ale ta próba suplesu z tej drugiej liny była nieudana, dlatego że cały czas odsłaniał twarz, a Shawn Michaels to wykorzystał. Uwaga! I switch in music! Pytanie, czy to będzie pierwsza przegrana Wladimira Kozlowa? 1, 2, 3, tak jest! Shawn Michaels przerywa złotą pasę Wladimira Kozlowa i pokonuje moskiewskiego tłoka. No nieprawdopodobne! Fantastyczny pojedynek, ale musimy sobie powiedzieć szczerze, mało kto podnosi się po tej akcji technicznej Shawna Michaelsa i tym razem nawet sam Kozlow się nie podniósł. HBK długo nie świętował, ponieważ w trakcie celebracji swojego zwycięstwa odwiedził go sam Undertaker. I teraz to niesamowite wejście do Undertakera. Wszyscy są oczarowani. Undertaker w momencie, kiedy zdejmuje ten kapelusz i patrzy na swojego przeciwnika, można by śmiało powiedzieć, tym diabelskim wzrokiem może powalić każdego, ale Shawn Michaels, no, zna go już od lat. Co by nie mówić, WrestleMania 25, HBK, Shawn Michaels kontra The Undertaker, niepokonany na 16 poprzednich WrestleManiach. No ciekawe, ciekawe, czy zostanie przełamana hegemonia Undertakera, czy może jednak tym razem pojawi się ktoś nowy. Po przerwie skupimy się na walce Money in the Bank, która odbędzie się na WrestleMania. Jak wiemy, CM Punk ma już zagwarantowaną pozycję w tym meczu. Wkrótce przekonamy się, kto oprócz niego weźmie udział w tym pojedynku.
Czas zajrzeć do archiwum WWE. CM Punk jest pierwszym z ośmiu, którzy wezmą udział w walce Money in the Bank na WrestleMania 25. Zwycięzca tego pojedynku dołączy do CM Punka. Każdy na każdego. Oto potęga Kane'a. Jest przypięcie. Wielki czerwony potwór Kane dołączył do CM Punka na karcie walki Money in the Bank. Trafił do niej także zawodnik ECW, Mark Henry, po tym jak pokonał Santino Marella. W zeszłym tygodniu na SmackDown Matt Hardy miał swoją możliwość trafić do Money in the Bank. Musiał jednak pokonać MVP. Wyglądało na to, że pozostało jedynie wykonać Twist of Fate, lecz MVP błyskawicznie zrobił sprytną kontrę, przerolował Mata i dotrwał do trzeciego uderzenia sędziego. Mateo, tak więc to MVP został zakwalifikowany. Wkrótce okaże się, czy Jeff Hardy zyska szansę na zdobycie walizki. Jego przeciwnikiem będzie mistrz Stanów Zjednoczonych Shelton Benjamin. Przenosimy się na ring SmackDown. Shelton Benjamin kontra Jeff Hardy w walce o miejsce na WrestleMania 25 w Money in the Bank Ladder Matchu. No i można by powiedzieć, że nie wiadomo, którego bardziej byłoby szkoda, żeby był nieobecny, ale chyba jednak Jeff Hardy jest tym zawodnikiem, który może sprawić masę niespodzianek, ale przede wszystkim zaskoczyć wszystkich swoją nieprawdopodobną techniką, można powiedzieć, latania albo cokolwiek. Te skoki ma niezapomniane, ale jak na razie Shelton Benjamin świetnie sobie radzi. To była powtórka takiego ściągnięcia do tyłu na plecy, a teraz próba łamania kręgosłupa przez kolano. Coś nieprawdopodobnego. Tak niebezpieczny chwyt, który może się zawsze źle skończyć, ale kto wie, czy doświadczony Jeff Hardy wyjdzie z tego, bo na razie jest w ogromnych opałach. Jeff Hardy właśnie jest niesamowicie doświadczonym zawodnikiem, lecz zobaczmy, co robi z nim Shelton Benjamin. No wiadomo, Shelton Benjamin jest mistrzem Stanów Zjednoczonych, jednak no Jeff Hardy już trzymał kiedyś złoto WWE, także jest zawodnikiem, który powinien poradzić sobie z Sheltonem Benjaminem. Jak zobaczymy, to znaczy okaże się już za chwilę, czy Jeff Hardy dotrwa do WrestleMania 25, do walki Money in the Bank, czy będzie to Shelton Benjamin. Jak na razie pełna kontrola w ringu sprawowana przez Sheltona Benjamina, a sędzia zwraca uwagę, ponieważ lekko się zagalopował. Odbicie od lin i Jeff Hardy wykonuje back body drop, jednak Shelton Benjamin nie wypada z ringu. Ofensywa po stronie Jeffa Hardego i wspaniały suplex. Nie, przejęcie kontroli prawie. Sprytnie Jeff Hardy poradził sobie i dwunożny leg drop. Tak jak wcześniej wspomniałeś, Shelton Benjamin to oczywiście mistrz Stanów Zjednoczonych, ale to jest jakby pierwsza liga, a Superliga to jest właśnie Jeff Hardy. 1-2, było bardzo blisko. Tam był pierwszy moment, gdzie trzymał w takim naprawdę bardzo mocnym uchwycie Jeffa Hardego, ale zostawił mu całą wolną rękę i on to wykorzystał. To świadczy o jego jeszcze małych takich niedociągnięciach. No i proszę, i teraz fantastycznie, no ale co znowu robi tu Matt? Czyżby chciał się by włączyć po raz kolejny, to my znamy te jego zagrywki i po co? W końcu jest to jego brat, to jest naprawdę niepotrzebne, zwłaszcza, że Jeff sobie naprawdę nieźle, no i proszę, fantastyczna technika, to co wykonuje najlepiej. Whisper in the Wind i Shelton Benjamin ustawiony pod Swanton Bomb, jednak już jest ktoś, na kogo zwraca uwagę. Twist of Fate jeszcze zwraca uwagę Jeff Hardy. Matt wchodzi do ringu. No, no i właśnie, nie, to jest to chyba, co będzie musiało się wkrótce wyjaśnić. On się już zakwalifikował, a tamten nie. Znaczy, jeszcze się nie zakwalifikował, ale jest bardzo blisko. Uważam, że Matt Hardy nie da Jeffowi spokoju, dopóki faktycznie nie odbędzie się między nimi walka, a okazja jest bardzo dobra. WrestleMania 25, no, już wkrótce. No ale Jeff Hardy z pewnością chciałby zdobyć walizkę Money in the Bank i pokonać Sheltona Benjamina, no ale... Ale zobacz, co on zrobił. No tak się tego obawiałem właśnie. I po wszystkim. Shelton Benjamin zostaje zaatakowany, tym samym Jeff Hardy zdyskwalifikowany i nie trafia do Money in the Bank. No tak.
To właśnie powiedziałem, to jest taki mały mankament tych przepisów, że każdy zawodnik, który panowie, zwycięstwo tego pojedynku wskutek dyskwalifikacji zostaje złoty standard, Shelton Benjamin. No i to jest właśnie to, co chciałem powiedzieć, że właśnie taki mały mankament tych przepisów. Jeżeli chcesz komuś zrobić niedźwiedzią przysługę, to trzeba, żebyś uderzył jego przeciwnika. No i tak zrobił, ale to po złości. Świadomie. W dzisiejszym programie czeka nas pojedynek Triple H'a z Umagą, który niedawno powrócił na SmackDown. Po przerwie jednak... Dzisiaj czeka nas pojedynek o mistrzostwo. Witajcie, nazywam się John Cena i mam dla was bardzo ważną wiadomość. Gwiazdy WWE to profesjonaliści. Pamiętajcie, że zachowanie bezpieczeństwa w ringu wymaga lat praktyki. Nie naśladujcie nas ani w domu, ani w szkole. Nie narażajcie życia. Zostawcie to nam. Poznaj prawdziwy Dziki Zachód. 4 dni ekstremalnych zmagań. Tylko najlepsi z najlepszych. Mistrzostwa Świata LG Action Sports. Jutro na żywo w Eurosporcie 2. By LG Mobile Phones, a proud supporter of Action Sports and its athletes around the world. In 2009, the greatest fighters in the world are on Eurosport Player. Watch the entire 2009 K1 season on Eurosport's web TV service. Subscribe now for the World Grand Prix Tournament, live and exclusive on Eurosport Player. Join us. Go to player.eurosport.com. The Mediterranean as it once was. Complete coverage of the top European leagues. Every match with live comments and scoring and exclusive breaking news. Follow the football season at eurosport.yahoo.com. Get the best mobile games with Eurosport. Text Euro in the chart position to the number next to your flag. Heb je een Nederlands nummer? SMS dan Euro en de bijbehorende code naar 4636. Se estás em Portugal, envia Euro e o código correspondente para o 4004. Jesteś w Polsce? Wyślij kod zamówienia na 79997. Om du är i Sverige, skicka Euro plus koden till 72525. En España, manda Euro y el número del top al 7997. John Cena doczekał się walki rewanżowej o pas mistrzowski wagi ciężkiej, lecz był świeżo po nokaucie spowodowanym przez cios Big Showa na SmackDown. Zaraz zobaczymy, czy odciśnie to jakieś piętno na jego formie. Tak więc ring row, Edge kontra John Cena. Wreszcie John Cena doczekał się możliwości walki rewanżowej po utracie pasa w komorze eliminacji na No Way Out. W tym momencie jego... To on decyduje, co za chwilę się wydarzy. Jest już na narożniku i wspaniały leg drop gilotynowy. No i powiedzmy sobie szczerze, jeżeli nikt się nie włączy do tej walki, to nie powinno być największego problemu. To jest właśnie ten you can see me i... Five knuckle shuffle, a to oznacza już tylko zapowiedź throwbacku. Tak jest, wyniesienie, jednak Edge wydostaje się z uchwytu i... Co ciekawsze, tak jak wy chciał przejść do figure four leglock.
bardzo tak niebezpieczna jest sytuacja. Nie, to sharpshooter. Zapina sharpshooter na Johnie Cenie i... No i bardzo daleko ma John Cena do Lin. Wiemy, że jeżeli by zdołał się złapać Lin, sędzia zmuszony by być, byłby przerwać tę akcję, ale na razie na to się nie zapowiada. Już John Cena spojrzał w tej chwili w stronę Lin, żeby może podejść, się złapać, żeby przerwać tą tak dla siebie niewygodną sytuację. Jeszcze niewiele. Sędzia cały czas kontroluje, czy John Cena może walczyć, bo tam jest potworna dźwignia na kręgosłup. Ruszył, złapał. I to się mu udało. No, powiedzmy sobie szczerze, Edge to naprawdę niezły zawodnik i gdyby nie te wszystkie powiązania z Vicky Guerrero, te całe korowody, kombinacje, to naprawdę można by wiele dobrego mówić o tym zawodniku, a tak trochę jest przekreślany jako zawodnik, który może mieć swoich fanów. Publiczność go nie lubi, między innymi za jego wypowiedzi, no i to właśnie w jaki sposób próbuje osiągnąć swój sukces. Ale Andrzej jest finishera na finisher, rozbieg Edge w tym momencie. Szykował się do Spira i mamy STF zapięte przez Johna Cenę. Edge jest po ważnych tarapatach. Sędzia blisko niego, ponieważ za chwilę może zakończyć się ta walka i John Cena odzyska pas mistrzowski. No i teraz jeżeli pytanie, nie zdoła czy się złapać, czołga się do liny? Niewiele zostało i jednak. No, można powiedzieć, że wrócił z dalekiej podróży. Mało kto wychodzi z tego uchwytu, ale na szczęście był w miarę blisko Lin i zdołał się podsunąć, złapać i to oznaczało, że sędzia musi przerwać tę akcję. Zresztą wcześniej sam był też w nie najlepszym położeniu. Rozbieg i spear! Edge wykonuje spear na Johnie i teraz tylko pozostaje przypiąć, a tym udowodniłby, że jest lepszy i warto jeden, dwa, tak, jak niewiele zabrakło. Blisko! Ale było blisko, można by powiedzieć, że prawie już wydawało nam się, że to trzecie uderzenie, ale jednak nie. Zawiedziony jest Edge, ale i również publiczność się cieszy, że to jednak nie koniec, że ich ulubieniec jeszcze będzie walczył. Oj, czyżby szukał jakiejś pomocy? No właśnie. No już my skądś to znamy. Tą pomoc, wraca z nią na ring, a to by oznaczało dyskwalifikację i zachowanie pasa jednak John Cena. Chyba mu się nie uda. Ach, no ale po co on pobiegł do Lin? Jest teraz... No i jest dyskwalifikacja. John Cena oczywiście wygrywa, jednak Edge zachowuje pas. Całe szczęście, że tym razem sędzia zauważył to, czego nie zauważył wcześniej, jak walczył z Big Showem. Panie i panowie, zwycięzcą tego pojedynku wskutek dyskwalifikacji zostaje John Cena. Jednakże mistrzem WWE pozostaje Edge. Edge zdawał sobie sprawę z tego, że jeżeli nie przegra przez normalne przyłożenie, to wtedy nie jest w stanie uratować swojego pasa. Ale jeżeli przegra przez kwalifikację, to tak. Przedstawiam państwu pretendenta do tytułu mistrzowskiego WWE wagi ciężkiej, który zmierzy się z Edge'em na WrestleMania. No. Big Show! Zaskoczony Edge? Co się dzieje? Dlaczego nie ja, tylko Big Show? No, John Cena mógł sobie zdawać sprawę z tego, że nie będzie brany pod uwagę przez Vicky Guerrero. Ale Edge? No, to ogromne zaskoczenie. Po przerwie czeka nas zakontraktowanie tego pojedynku. Triple H wykręcił sobie nogę w kolanie. Kolejna kontuzja może zakończyć jego karierę. Na wypadek, gdybyście zapomnieli, to ja stanowię grę. Wiecie jedno, w każdej chwili, każdej sekundzie, godzinie, dniu, tygodniu, miesiącu, to ja rządzę. W zeszłym tygodniu Vicky Guerrero ogłosiła, że Big Show jest pretendentem do tytułu mistrzowskiego wagi ciężkiej. Jej mąż Edge był zaskoczony jej decyzją. Big Show postanowił wytłumaczyć mu, dlaczego to największy atleta świata został pretendentem do tytułu. To ja dominuję.
niszczę rywali. Jestem kimś wartym nazywania mistrzem świata wagi ciężkiej. Vicky zdaje sobie z tego sprawę. Faktycznie istnieje także coś pomiędzy nami, ale są to wyłącznie interesy. Vicky wie, że będę dużo lepszym mistrzem od ciebie. Stąd jej decyzja. Jestem bardziej utalentowany od ciebie, jestem szybszy i bystrzejszy. Show, jestem po prostu lepszy od ciebie. Mocne wyznania, to z jednej, to z drugiej strony, a biedna Vicky jest w środku. To dlatego Vicky wybrała ciebie. Abym opuścił WrestleMania z pasem w ręku. Jak mogłem być tak głupi i myśleć, że jesteś w stanie odebrać mi tytuł? Zrozum prawdę. Jestem bardziej męski niż ty w najlepszym okresie. No. Jakieś męskie kompleksy? Dlatego podpisz kontrakt i będziesz miał szansę to udowodnić. Z przyjemnością. No, czyżby miało dojść do tego pojedynku? Czy Vicky Guerrero wie, co robi? Ale ktoś tu kontroluje podpisanie tego kontraktu. Nie kto inny, ten, co obiecywał Vicky Guerrero, że cały czas będzie miał ich na oku. I ma! Słychać reakcję publiczności na pojawienie się Johna Ciny. No i teraz zapowiada się coś ciekawego, ponieważ były mistrz świata wagi ciężkiej wskakuje na ring. No i jest takie przysłowie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Czyżby John Cena chciał posprzątać? No i teraz wreszcie wykorzystał ten pas. John Cena pokazuje, że to jemu się należy tytuł. A gdzie Vicky Guerrero? Wcisnęła się tam z boku? No ale John Cena jest gentlemanem, on na pewno, tak jak to czyni Randy Orton, nie uderzy kobiety. Chyba, że po raz jeden doszedł ten stół. Nie wierzę w to. Może spojrzeć na nią, czasami groźnie, czasami z pogardą, ale na pewno nie sięgnie się do takiego czynu, co zrobił Randy Orton ze Stephanie. Ale, czapkę już oddał, jeszcze trzeba, żeby oddał koszulkę. Ale na pewno powie to, co ma na myśli. A może wystarczy, że tylko spojrzy jej prosto w oczy, czego nie może uczynić Vicky Guerrero? No tego nie jesteśmy w stanie usłyszeć, co w tej chwili John Cena mówi do Vicky. Na pewno nie jest to wyznanie, ale jest to w sumie kobieta biznesu. Ciekawe. Pewnie się dowiemy. Może już wkrótce. No ciekawe, co mógł powiedzieć John Cena, ponieważ szokowało to Vicky Guerrero. To czeka nas po przerwie. Triple H nie weźmie udziału we WrestleMania. Idzie do więzienia. Przebyłem cały świat. Walczyłem z najlepszymi, w najmroczniejszych miejscach. Moje ciało to jedyna broń. Tylko tak pokonuję wrogów. Tak wygrywam bitwy. I tak zwyciężam. Otwórz drzwi do Fight Club. Fight Club w czwartek wieczorem w Eurosporcie. In 2009, the greatest fighters in the world are on Eurosport Player. Watch the entire 2009 K1 season on Eurosport's web TV service. Subscribe now for the World Grand Prix Tournament, live and exclusive on Eurosport Player. Join us. Go to player.eurosport.com.
born to clean your screen. Get these licking pads now. Heb je een Nederlands nummer? SMS dan euro en de bijbehorende code naar 4636. Se estás em Portugal, envia euro e o código correspondente para o 4004. Jesteś w Polsce? Wyślij kod zamówienia na 79997. Każdą poniedziałkową noc Eurosport wkracza w nowy wymiar piękna, finezji i stylu, czyli wszystkiego, co najlepsze w amerykańskim wrestlingu. Poznaj legendy i gwiazdy tego sportu. Mięśnie napięte do granic wytrzymałości to znak rozpoznawczy arm wrestlingu 100% mocy. A do tego Watts. Najbardziej zwariowane sportowe chwile. Zacznij mocno tydzień. Clash Time. Każdy poniedziałkowy wieczór. Tylko w Eurosporcie. Zwycięzca tegorocznego Royal Rumble, Randy Orton, zapewnił sobie tym zwycięstwem walkę o pas mistrzowski na 25. WrestleMania. Na ostatnim Raw miał coś do powiedzenia Triple H-owi. Dzisiaj wnoszę oskarżenie przeciwko Triple H-owi. W zeszłym tygodniu zaatakował nas z bronią w ręku. Mógł zakończyć moją karierę, nie wspominając o możliwości zabicia mnie. Triple H nie weźmie udziału w WrestleMania. Idzie do więzienia. Możesz stać na tym ringu, schowany za prawnikami oraz ochroną i gadać sobie, co chcesz. Prawda jest jednak inna. Wyeliminowałeś całą rodzinę McMahonów. Pozostało ci pojawić się na WrestleMania i pokonać mnie w walce o mistrzostwo WWE. Staw czoła sytuacji, która zdefiniuje twoją osobę. Obserwowałem cię, kiedy byłeś w Evolution. Byłeś najmłodszym mistrzem świata w historii WWE. Nie należę do dobrych ludzi. Nie byłem zbyt szczęśliwy z twojego powodu, więc wziąłem, co do mnie należało. Teraz masz okazję zemścić się. Decyduj mądrze, choć boisz się. Nie masz jaj. Chyba zmieniłem zdanie. Jest jednak jeden warunek. Zamykamy temat dopiero na WrestleMania. Wcześniej nie masz prawa się do mnie zbliżyć. Ja nie atakuję ciebie, ty nie atakujesz mnie. Jeśli złamiesz tę zasadę, nasza umowa idzie do kosza. Wnoszę oskarżenie, a ty WrestleMania oglądasz w pudle. Umowa stoi. Jest coś jeszcze. Pomyślałem, że będziesz chciał to wiedzieć. Kopiąc dziadka w czaszkę, poczułem się świetnie. Ale jeszcze lepiej czułem się, czyniąc to samo Shane'owi. Hunter, kiedy wykonałem RKO na twojej żonie, do tej pory czuję jej zapach, jej delikatną skórę. Zastanawiam się, co ona zapamiętała, kiedy złapałem ją za kark i uderzyłem jej słodziutką buzią o matę. Ostatnim razem, kiedy walczyliśmy, złamałem ci obojczyk. To był tylko interes. Teraz to już osobiste porachunki. Złamię ci kark! Ciekawe, czy po tak emocjonujących wydarzeniach Triple H będzie w stanie skupić się na walce z Umagą na SmackDown.
I jesteśmy już na ringu SmackDown. Triple H kontra Umaga. No właśnie, słusznie powiedziałeś, Paweł, czy zdoła się skoncentrować do tej walki, a może właśnie wyładuje swoją złość, bo co by nie powiedzieć, cały czas trzyma to w sobie, chociaż w tej chwili, no trudno powiedzieć, że zainkasował Big Boota, bo to właściwie Umaga jest bez butów, ale kopnięcie było bardzo mocne, no i jak widać bardzo skuteczne. Rozbieg i headbutt, a w tym Umaga jest naprawdę wyśmienity. Uderzenia z głowy naprawdę bolą, jeśli trafi samoański buldożer. I super kick, którego widzieliśmy jeszcze raz w powtórce. No, była to akcja, którą Umaga wykonuje równie perfekcyjnie, błyskawicznie i bardzo silnie. Zasada jest prosta, nie można się klamrować z Umagą, nie wolno być blisko. To, co wielokrotnie powtarzałem, jego największą bronią jest jego ciężar. Jeżeli nie trafi przeciwnika, może sam sobie zrobić krzywdę. Ale jak na razie to on cały czas ma inicjatywę w tym pojedynku. No i w ogromnych opałach jest Triple H. Potężny prawy. Niemalże powalił Umaga. Ściął z nóg niemalże Triple H'a. W tej chwili Irish Whip, próba backbody i facebuster w odpowiedzi od Huntera. Umaga lekko ogłuszony, otrzymuje potężny cios prawą. Jeden, drugi. No i wystawiony przy linach na clothesline, ale nie. Triple H cały czas go atakuje. Odbicie od lin i minięty clothesline od Umagi. Uch, potężny podbródkowy. Triple H już na macie. Nadział się na ten słynny palec Umagi, ale widzi, że Umaga też już jest potwornie zmęczony. Nie może ustać na nogach. Teraz szansa jest dla Triple H'a. Tak jest, fantastycznie się uchylił. Widział, że biegnie. A teraz proszę, to co powiedziałem wcześniej. Umaga, jak spacałem swoim ciężarem ciała na nogę, to teraz widać, że ma jakieś problemy z prawym kolanem. Zwróć Andrzej z tyłu. Randy Orton, Cody Rhodes i Ted DiBiase otaczają ring. No i właśnie, chyba Umaga jest kontuzjowany, natomiast Triple H w poważnych tarapatach. No ale jest umowa. Ja w ogóle mimo nie to mogę atakują, uwierzyć. Atakują Triple H'a, on się musi bronić. Oczywiście to, o czym rozmawiali, idzie w las. Triple H nie miał prawa dotknąć Randy'ego Ortona, o ile sam nie zostanie zaatakowany. Działał w samoobronie. Tyle na dzisiaj. This Week in WWE. Program prowadzili profesor Zapasów, Andrzej Supron i Paweł Borkowski. Do usłyszenia za tydzień.